Hej, witaj ponownie na kanale. Dziś omówimy sobie 3 narzędzia, które pomogą Ci sprzedawać w Twojej firmie więcej i lepiej. Będą to narzędzia, które używam sam lub takie, które używają moi klienci. Zero lania wody i czysta praktyka. No to jedziemy. Poznaj Sellizer. Narzędzie, które pomoże Ci przenieść sprzedaż na wyższy poziom. Sprawi, że będzie o wiele bardziej efektywna, sprzedasz więcej w krótszym czasie lub zoptymalizuje swoją ofertę pod kątem oczekiwań odbiorców. Sellizer zadziała jak wirtualny detektyw. Pokaże Ci, które elementy klienta interesują, a które nie przyciągają jego uwagi. Czemu jeszcze warto korzystać z Sellizera? Korzyści, które musi znać, to dostrzeżesz, które elementy oferty przyciągają uwagę. Kiedy potencjalny klient otwiera Twoją ofertę, Sellizer analizuje jego zachowania, pozwalając Ci zauważyć, które sekcje dokumentu są najczęściej przeglądane. Czy to cena, opis produktu, a może case study? Dzięki temu dostosujesz swoje przyszłe oferty, kierując uwagę klienta w miejsce, w którym najszybciej sfinalizujesz swoją transakcję. Stworzysz oferty, które samoczynnie trafiają do klienta. Sellizer to także szereg zautomatyzowanych działań, takich jak automatyczne wysyłanie przypomnień lub informacja zwrotna, gdy klient przejrzy ofertę, tak aby móc się z nim skontaktować. Ustawisz również swoje warunki, po spełnieniu których zostanie wysyłana kolejna wiadomość, np. po określonym czasie od odtworzenia oferty lub gdy oferta nie została otwarta wcale. Połączysz go z innymi aplikacjami. Możesz synchronizować Sellizer z aplikacjami CRM, pocztowymi czy narzędziami do zarządzania projektami, tak aby cały proces sprzedaży był w jednym miejscu. Kiedy lead przechodzi przez lejek sprzedażowy, wszystkie informacje i dane z Sellizera mogą być automatycznie przekazywane do Twojego CRM, a mail informujący o otwarciu oferty pojawi się na Twojej skrzynce. Sellizer pomoże Ci zwiększyć sprzedaż nawet 9-krotnie. Możesz nawet o 50% szybciej sfinalizować sprzedaż, a co za tym idzie, aż o 16 godzin skrócić comiesięczną pracę handlowca. A ode mnie na zachętę do testowania otrzymasz kod rabatowy o wartości 10%. Znajdziesz go w opisie odcinka. Drugie narzędzie to odpowiedź na to, jak zwiększyć konwersję na Twojej stronie bez zbytniego kombinowania. Przedstawiam Ci Callback24. Callback24 to szybkie i proste rozwiązanie, które zamienia zwiedzających Twoją stronę w prawdziwych klientów, inicjując kontakt właśnie wtedy, kiedy są najbardziej zainteresowani. Wyobraź sobie, że potencjalny klient wchodzi na Twoją stronę po godzinach pracy. Zamiast zostawić go samemu sobie, Callback24 pozwala mu się z Tobą skontaktować w sekundę za pomocą wyskakującego formularza. Korzyści? Zainstalujesz go błyskawicznie, nawet jak nie jesteś technologicznym guru. Callback24 to prosta i szybka instalacja. Wystarczy skopiować wygenerowany dla Ciebie kod i wkleić go do kodu Twojej strony www. Jeśli korzystasz z WordPressa, zainstaluj dedykowaną wtyczkę i postępuj zgodnie z krokami instalacyjnymi. Dostosujesz wszystko pod siebie. Określisz, po jakim czasie spędzonym na stronie ma pojawić się widget, na których podstronach ma być widoczny, a na których nie. Możesz też dostosować wygląd widgetu do estetyki Twojej strony, by nie odbiegał stylistycznie od reszty Twojej witryny i był spójny z Twoim brandem. Będziesz zawsze dostępny. Aplikacja mobilna dla Callback24 sprawia, że nie umknie Ci żadna okazja do kontaktu z klientem. Wszystko to dzieje się na żywo, więc nie musisz sprawdzać skrzynki mailowej czy logować się na stronę. Aplikacja powiadomi Cię o próbie kontaktu, a Ty w odpowiedzi możesz natychmiast zadzwonić lub wysłać wiadomość. Wirtualny sprzedawca na zupełnie nowym poziomie? Dzięki temu narzędziu możesz ograniczyć liczbę porzuconych koszyków lub cennych wejść na stronę, które kończą się, gdy u klienta pojawiają się wątpliwości. Wypróbuj Callback24 i zobacz, jak działa w Twojej firmie. Trzecim narzędziem, o którym opowiem dzisiaj, jest narzędzie Chatbot. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak zwiększyć zaangażowanie na Twojej stronie internetowej i jednocześnie zoptymalizować czas pracy Twojego działu obsługi klienta? Odpowiedź mogą stanowić chatboty. Chatbot, jak na przykład TalkTo czy chatbot.com, to narzędzia, które pozwolą Ci komunikować się z klientami bezpośrednio na Twojej stronie internetowej. Znasz już takie narzędzia? W przypadku tych aplikacji, zamiast angażować rzeczywistego pracownika do odpowiadania na każde zapytanie, chatboty mogą automatycznie odpowiadać na często zadawane pytania, przekierowywać klientów do odpowiednich miejsc lub nawet asystować w procesie zakupowym. Co zyskujesz? Automatyzację procesu. Chatbot może automatycznie odpowiedzieć na podstawowe pytania i zająć się prostymi zadaniami, takimi jak zbieranie informacji kontaktowych od klientów, dostępność całą dobę. Klient może otrzymać odpowiedź o każdej porze, bez względu na to, czy zespół jest dostępny, co poprawia doświadczenie użytkownika i może zwiększyć zadowolenie klienta. Optymalizacja zasobów. Zamiast trzymać zespół na czacie cały czas, chatbot może załatwić wiele zapytań samodzielnie, a ludzi zaangażować tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Prowadzenie przez proces sprzedaży. Zintegrowany z odpowiednimi narzędziami, chatbot może również pomóc klientom w nawigacji przez stronę internetową, zaprezentować produkty, a nawet doprowadzić do finalizacji zakupów. Na przykład, gdy klient odwiedza Twoją stronę i ma pytanie dotyczące jednego z Twoich produktów, zamiast wysyłać wiadomość e-mail i czekać na odpowiedź, może natychmiast uzyskać odpowiedź od chatbota, co może przyspieszyć proces zakupu i zwiększyć szanse na konwersję. W erze cyfrowej, gdzie szybkość odpowiedzi może być decydująca dla klienta, który wybiera właśnie między Tobą a konkurencją, chatbot to świetne narzędzie, aby zautomatyzować i przyspieszyć proces komunikacji bez angażowania pracownika. To ważne, zwłaszcza na etapie zgłębiania informacji o produkcie, czy gdy potrzebne jest wsparcie zakupowe. I to tyle na dziś. Mamy Sellizer do analizy ofert, Callback 24 do przekształcania odwiedzin w kontakty oraz chatbot do wsparcia i optymalizacji komunikacji z klientem. Jeśli znasz inne ciekawe narzędzia lub masz doświadczenie z tymi, które przedstawiłem w dzisiejszym odcinku, koniecznie podziel się nimi w komentarzach. Pamiętaj o zostawieniu lajka, subskrypcji i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi poradami dotyczącymi narzędzi i strategii sprzedażowych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!